Cześć, witajcie, jestem Fikos i przedstawiam wam kolejny odcinek z waszej ulubionej serii, czyli ocenianie wozów strażackich. Na dzisiejszy warsztat pójdą samochody ratownictwa drogowego, czyli tak zwane rotatory. Od razu wspomnę, że kumple nie mieli innych pojazdów, dlatego są dzisiaj tylko 3 samochody. Pamiętajcie jeszcze o subskrypcji, aby być na bieżąco i łapce w górę dla motywacji. To tyle z mojej strony, zapraszam do oglądania. Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy rotatorem z Tarnowa. Pojazd ten to Renault Kerax, zabudowany przez firmę Wawrzaszek, inżyniera samochodów specjalnych. Długi na 10 metrów i ważący ponad 40 ton pojazd wyposażony jest w żuraw hydrauliczny, który przy 16-metrowym ramieniu potrafi podnieść rzecz ważącą ponad 4 tony, czyli na przykład samicę słonia indyjskiego. Ramię holownicze w tym pojeździe przy 4-metrowym wysięgu potrafi unieść masę 30 ton. Samochód ten na swoim wyposażeniu ma także dwie wyciągarki. Główną, która ma 60 metrów liny i uciąg do 30 tysięcy kg. I pomocniczą, która przy 60 metrach liny ma uciąg do 20 tysięcy kg. Jako dodatkowe wyposażenie posiada także agregat prądotwórczy i dwa maszty oświetleniowe. Co do mojej oceny, to zdaje mi się, że miejsce trzecie będzie dla tego samochodu idealne. Nasze drugie miejsce przypada tym razem na samochód marki Scania, model G480, zabudowany przez firmę Szczęśniak. Zabudowy pojazdu tworzą dwa boczne moduły skrytek wykonane jako konstrukcja spawana. Moduły zamykane są poprzez aluminiowe żaluzje z możliwością zamknięcia na klucz. Dodatkowo niezbędny sprzęt można także przewozić na dachu zabudowy. A teraz słów kilka o żurawie hydraulicznym. Maksymalny wysięg to 10,5 metra, natomiast udźwig przy wysięgu maksymalnym to 1800 kg. Żuraw wyposażony jest w zdalne sterowanie radiowe wszystkimi jego funkcjami. Ramię holownicze znajdujące się na tyle pojazdu może udźwignąć nawet 30 ton. Dodatkowo na ramieniu urządzenia holowniczego zamontowane są dwie głowice prowadzące linę wyciągarek. Jeśli chodzi o moją ocenę, to szczególnie podoba mi się w tym pojeździe kabina. Może to właśnie przez tą prostotę wizualną, jaką sprawia ten samochód, znalazł się on na miejscu drugim. Nasze dzisiejsze zestawienie zakończymy samochodem marki Renault. Jest to model zabudowany przez firmę Wawrzaszek. Pojazd ten posiada w kabinie miejsce jedynie dla 3 osób, które siedzą w niej w układzie 1+1+1. Żuraw zamontowany na tym samochodzie to rotator 1060S, który posiada maksymalny udźwig do nawet 54 400 kg. Do holowania natomiast używa hydraulicznego wysięgnika holowniczego, znajdującego się na tyle pojazdu. Dodatkowo posiada także aż 7 wyciągarek, które używane są w mniej wymagających warunkach lub też jako pomocnicze przy tych bardziej. Pojazd wizualnie przypomina jakiegoś potwora, szczególnie gdy spojrzymy na niego od frontu. Koniec końców, to on przez ten swój wygląd i specyfikacje zasługuje na nasze miejsce pierwsze. No i dobiegł końca kolejny odcinek. Dajcie znać, który podobał wam się najbardziej i dlaczego. A ja się z wami żegnam i do kolejnego odcinka. Cześć!